Witam was bardzo serdecznie w ten nasz wtorkowy wieczór. Chciałbym was wszystkich zaprosić przed ekrany monitorów, abyśmy obejrzeli wspólnie najlepsze polskie derby, jakie zostaną odegrane od lat. Chciałbym również powitać tutaj naszych gości, którzy będą razem ze mną streamować. Jest to Maciek Bober. Dobry wieczór, witam państwa. Oraz Aleks Gruby. Siemaneczko. Tak jak widzicie, mamy tutaj dzisiejszego wieczoru mamy meczek pomiędzy Junkers Orchestra a Almost Famous. Myślę, że Maciek, mógłbyś tutaj nam przeczytać skład Almost Famous. Chwila, zgubiłem. O, jest. I tyle z naszej powagi. Czytaj, Maciek, czytaj. Junker Orchestra. Ja w ogóle ogarnąłem teraz, że tam jest orkiestra, kurwa. Jakby golce, kurwa. Ale się pierdolę, nie? No o to chodzi, nie? Ale no, to TJ gra. Almost Famous miałeś czytać. Aha, dobra. Przedstaw nam skład Almost Famous. To w składzie Almost Famous dzisiaj wystąpi Ksio, Matser, Rox, Stikhan, Hexel i Sam. Nice. A może Alex przedstawi nam teraz Team Junkers Orchestra? Ta, czekaj, tylko poznaję tego. Dobra. Drużyna, Złomiarz Orkiestra. DJ, Demo, Mad Prażup, Soldy, Mayfi, RP oraz skauty Bebe i Ser 646. Jakie predykcje, Gruby? Jakie predykcje no przed właśnie, tym meczem? Gruby, jakie predykcje są według ciebie? Powiem tak, drużyny, czekaliśmy wszyscy na ten mecz tak długo, jak ja czekałem na mojego starego, aż wróci z paczką fajek po 16 latach. Ale myślę, że szanse są dość wyrównane, pomimo różnicy dywizjowej obydwu drużyn. Dostałem wiadomość, mam do pozdrowienia kilka osób na streamie. Proszę bardzo, mamy akurat czas na to. Tylko kurwa, osoba zmieniła niki, muszę rozszyfrować teraz, kto do mnie napisał. Pewnie twój stary, kurwa. A, Unforgiven, pozdrawiam Unforgivena. Pozdrawiamy. Oczywiście. A jakie są twoje predykcje, Maciek Bober? Moje predykcje? Myślę... Ja kibicuję Junkers Orchestra, zdecydowanie moi faworyci, ja zawsze underdogą kibicuję. Myślisz, że tutaj. Junkers Orchestra w tym spotkaniu jest underdogiem? Myślę, że jak TJ będzie grał tak samo mocno jak Chleje na meetupach, to kurwa w pizdę dostaną te, kurwa, Almost Famous. Ale spokojnie. Nie, no to bardzo dobrze, bardzo dobrze. No ja myślę, szczerze, że ten pojedynek nie ma sensu ze względu, że są to zespoły z dwóch różnych dywizji i że prawie sławni mają strasznie małe kutasy, że muszą budować sobie po prostu, kurwa, psychę, wiecie. Czuć się mocniej, bo grają na słabszy teamek, nie? Zamiast screamować, kurwa. Tak jak Bonkres na tych, na pick-upach. Dobra, że, może ty się wypowiesz teraz. Kurwa, może byś mi nie przerywał. No. No, profesjonalna kasterka. Nadajemy z Jasnej Góry? Nadajemy z Jasnej Góry, dokładnie. No ogólnie ja na przykład uważam, że to spotkanie może być dosyć ciekawe, ponieważ no mimo wszystko z jednej strony mamy dosyć doświadczony team, który gra ze sobą już trochę czasu, Almost Famous. Grałem ze sobą trochę czasu, dzisiaj mają troszeczkę pomieszany skład z powodu tego, że Stan jest wielką cipą i nie chciał przyjść. A druga osoba, Ox, się wywalił. Nie wiem dlaczego, nikt mi tego nie wyjaśnił, no ale kazali mi taki skład przedstawić, no to przedstawiam. Jesteś cipą. Dokładnie, Stan, pozdrawiamy. No a drugi, no mimo wszystko widzimy, tak jak Almost Famous gra teraz w Div 3. Widzieliśmy, że screamują na teamy Div 2, całkiem sobie nieźle z tym radzą. Myślę, że na spokojnie są faworytami w swojej dywizji. No ale z drugiej strony mamy Junkers Orchestrę. Teraz mają papieża na medyku. Myślę, tak, że to zdecydowanie... Medyku. Mają papieża na medyku, tak. To, to coś znaczy. Ale takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem, dokładnie, Maciek Bober. No ale tak jak wracając do tego, co mówiłem, no jest Junkers Orchestra, która też ze sobą gra już trochę czasu. Grają w low, pomimo tego, że na spokojnie mogliby uciągnąć w tym midzie. Uciągnąć. No i wiem tutaj z dosyć dobrego źródła, że ten mecz wcale nie musi się skończyć taki jednostronnie. To naprawdę może być ciekawy mecz. Myślę, że jest to pojedynek best of 1, dlatego dużo zależy tutaj od szczęścia. No, i w chuju mam to w sumie. Ale zastanawiam się nad genezą ników niektórych zawodników.
Może o tym pogadajmy. Właśnie. Skąd się wziął sam? Czy gra sam? Gra z kimś, kurwa? Sam sugeruję, że gra sam, ale... Może jednak nie gra sam. No wiesz co, z tego co mi wiadomo, Sam jest takim troszeczkę taką osobą, która... Samotną, no. Pojawiła się znikąd tak naprawdę, bo nie widziałem go nigdzie wcześniej grającego w żadnych polskich teamach. Sam przyszedł i grać. I tak naprawdę... Rzeczywiście jest to dziwna dosyć osoba, bo no tak jak mówię, nie widziałem go nigdy wcześniej. Nagle pojawił się w Almost Famous przynajmniej sezon temu, jeśli nie dwa. Ale w zeszłym sezonie grali z Samem. I no kurczę... Chłopak ma pazur, no coś tam potrafi na tym skaucie. Nie, nie, pazur to jest w przeciwnym teamie, gościu. Nie pazur, tylko prażur. Ale spokojnie, dobra. Spokojnie dojdziemy do tego. No to Sam, to będziemy musieli na półmeczowym wywiadzie zapytać go o historię jego niku. Kto tu jeszcze? CJ, no to wiadomo, że z GTA. Ser i jego trzy cyfry po serze. Dokładnie. Historia. Ser znany mistrz backupów, tak, dokładnie. To jest człowiek, który... Ja się pytam o Nika, jakim jest kościół. Nick? A wiesz co, śmieszna anegdota a propos Niku. Właśnie a propos Sera. Bardzo dobrze, że Maciek zapytałeś. Ogólnie Ser kiedyś mi tłumaczył, dlaczego to jest Ser 646. Jest to dlatego, że Ser, będąc dużo młodszym niż teraz jest, a jest nadal młody, myślał, że słowo Ser w angielskim jako przydomek, tak jak się daje na przykład rycerzom, no nie? Myślał, że pisze się jako Syery i stąd wziął się ten nick i zostawił sobie to. A 646 jest zagadką. Podobno to jest suma i on tyle ma lat, więc no krążą legendy. No nie wyszedł ci żart z sumą lat, jednak uważam, że powinien go zmienić na 2137. 2137? Byłby znacznie nie, ciekawy. No to też, no. Kurczę, no. Albo Bebe. Kim jest Bebe? Bebe. Też jest w miarę takim... Też się wziął znikąd. No dokładnie. Też uważam, że wziął się znikąd. Też go pierwszy raz zobaczyłem w Junkersach. Tak, jak ktoś się bierze znikąd, to zapewne jest z Highlandera. Pozdrawiam. Nie grał Highlandera, to jest najlepsze. To tak jakby grać PUBA. Porównałem kiedyś medal z premki Highlanderowej do dyplomu ukończenia gimnazjum w klasie specjalnej i to jest dalej wszystko aktualne. Bebe, jest tutaj Bebe podpowiedź na czasie, Bebe to dwie pierwsze litery od niku Białas. Ale Białas a to nie strasznie ma dwóch B, rasistowe. Więc, no, ale Białas nie ma dwóch B. Poproszę Bebana dla tego użytkownika. Tak, nie mówcie tak. Bez słowa na streamie. Nie, tak, to nie ma słowa na B na streamie, dokładnie. Tak, bez kitu. Nie ma. Tutaj nie pozwalamy sobie, jest poważny stream. Tak, to jest dokładnie poważny stream, tutaj zachowujemy powagę. Tak, po streamie robimy ten. No dobrze, zrzutkę. A teraz zacznijmy od drugiego teamu. Co powiecie nam o Ksio? Myślę, że Alex mógłby się może wypowiedzieć coś więcej na temat Ksio. Z Ksio, mój dobry ziomeczek, oczywiście pozdrawiam, jak to widzi. No, na pick-upach miałem wiele razy z nim okazję pograć. Game sensowo jest bardzo dobrym medykiem, wie co się dzieje. Mimo, że mówi, że nie potrafi mainkalować, to robi to prześwietnie. Potrafi pokierować nawet słabą drużyną. Niewielokrotnie się zdarzało, że nie było balansu na pick-upach, jednak ten tak kierował drużyną, że kończyło się to rolem dla jego teamu. Myślę, że no, potrafi przychylić szale zwycięstwa, jak się dobrze zepnie chłop. Padło możemy tutaj jeszcze pytanie, zapomnieć. Kiedy będzie skakany fotel na streamie? Skakany fotel będzie. Ta, po streamie jak będzie skakany. Będę mieszkał samemu i na pewno uwalimy coś razem na dziwkę. A jaka jest geneza waszych ników? Gruby. Dlaczego masz nick gruby? O, to bardzo ciekawa historia, wiesz? Generalnie. Pewnie jesteś, no. Nie, właśnie nie jestem gruby, to jest najlepsze. Ile ważysz? Ważę 72 kg. A ile masz wzrostu? 1,90 m. Wow. To taki wieszek trochę, co nie? Ale dobra. No, taki neptyk. Historii. No. Ja ogólnie nigdy nie miałem takiego niku stałego, co nie? I siedzę ze swoim ziomeczkiem raz, on coś robi i takie pytanie padło ode mnie do niego. Ty, jaki sobie powinienem nick ustawić? A on do mnie z tekstem zamknij pizdę grubasie jebany, więc sobie wziąłem to gruby i teraz taki mam nick. Ciekawe. A ty Jakubie, jaka jest historia twojego niku? Nie mam żadnego pojęcia, kiedyś wpadłem na to i tak zostało po prostu. Ale ja to bym bardziej chciał się dowiedzieć, Maciek, jaka jest geneza twojego niku? Moja. No jak byłem młodszy... Nie miałem internetu.
Moje rodzice nie musieli znosić darcie pizdy, jak gram w gierki i ogólnie wychodziłem pod blok. To mnie zaczęli koledzy tak przezywać. I oni też nie pamiętają dlaczego. A po prostu wzięło się to od przezwiska z dzieciństwa. No, tak, a może witam, jakieś... Potrzebujemy może jakieś jednego na miksa. Zapraszamy. No, pierdalaj, kurwa. Emerycie jebany, kurwa. To studia nie zamkną, ja pierdolę. Już zamykam. Zamykać studio. Już studio zamknięte. Przepraszamy tutaj za wypadek przy pracy. Ale woźny wszedł, to było bardzo nieprofesjonalne. Bardzo nieprofesjonalne ze strony gracza Kazachu. Pozdrawiamy, nie pozdrawiamy. Proszę o zbanowanie użytkownika Lamejski z czatu. Panie Lamejski, proszę się uspokoić na tym czacie. Bober lubi nieoglądać listy po prostu. Widzę, że mój fuck up kurwa ostatni wyszedł poza kanał kurwa z usuniętymi linkami i wiadomościami. Że co? Tam... A dobra, potem ci powiem. No dobrze, dobrze. No to... Ty chyba dobrze, wiesz. Kontynuujmy, bo mówiliśmy o Ksio. Ksio, tak jakby podsumowując, jest bardzo doświadczonym medykiem, gra już od kilku sezonów na medzie, posiada naprawdę bardzo duży game sense i jest naprawdę bardzo, bardzo już według mnie doświadczonym medykiem. To TJ nie gra medykiem? TJ gra, ale dla Junkersów, ale a dla przeciwników teamie. Przecież gra Ksio, tak? Popper. W ogóle Hexel ma 4 widzów na Twitchu, ale bieda, będzie grał na Gambie dla 4 ludzi, nie? Kontynuujmy, następnym naszym zawodnikiem jest Matser. Matser jest też już dosyć, powiedziałbym, weteranem szóstek i Highlandera oczywiście, tego gorszego trybu. Tego o tym nie wspominamy. Ale no tak szybko mówiąc, pokrótce, Matser, Prem Sniper teraz aktualnie w Highlanderze. W Team Div 3 z Almost Famous wiem, że gra Roamerem. Debiut sezonu miał na Highlanderze, tak, warto debiut wspomnieć. Sezonu na Highlanderze, warto wspomnieć, dokładnie. Aktualnie gra Roamerem dla Almost Famous. Jego sławna broń to Mokebe, którego każdy się boi. I teraz aktualnie widzę, że będzie grał na Demomanie z powodu niedyspozycji Stana. Kontynuujmy. Następnym zawodnikiem jest Rox. Rox jest subem Almost Famous, jest Czechem. Jakaś gwiazda. Jest pepiczkiem. I ogólnie nie za dużo o nim wiemy, oprócz tego, że jest Czechem. Możesz na wsipkę napierdalać. Dokładnie, kakaowy chlebiczek i te sprawy. Smażony sery. Następna osoba serdyczki. Jest Han. Widzę, że też tutaj chyba sub albo merc, bym bardziej powiedział, bo chyba nie widziałem. Albo twój stary. No, Stinkhan jakieś tam doświadczenie lekkie w szóstkach ma. Widziałem go niejednokrotnie na soldzie, właśnie jakimś bardziej roamerze, na skaucie. No i oczywiście legendarny Sniper Main, no to tam czasami na Snipera sobie wklasuje. Kolejną osobą jest Hexel. Hexel jest doświadczonym weteranem. Przez wszystkich nazywanych bogiem DM-a, jak i jednocześnie najgorszym game sense Doczerem lanów. Tak, w polskim community, bo jest głupi. Posiadacz samochodu Mini Cooper, tak, koleś rocznik 2004. Tak jakby to mówi dokładnie samo za siebie, no bo... Trzeba mieć jednak trochę szacunku do siebie, żeby, no kurwa, no jeździć Mini Cooperem, no ja pierdolę. Trzeba mieć trochę szacunku do siebie i nie mieszkać w Łodzi. Mieszkam w Łodzi, przepraszam bardzo, chciałem tutaj skłamstwo sprzedać, mieszkam w Łodzi, dokładnie, pozdrawiam wszystkich łodzianin. No i ostatnią tak osobą jest Sam, ale o Samie już rozmawialiśmy trochę a propos tego, skąd on się wziął, więc myślę, że nie ma potrzeby przedstawiania go tutaj. Co? Jakie są predykcje? Maciek, Bobby, proszę się uspokoić. Jakie są według was predykcje na tą mapę, na samego procesa? Jaki według was będzie wynik i dla kogo? Pragnę przypomnieć, że jest to pojedynek Best of One, dlatego to są nasze jedyne predykcje. Best of One jeszcze jest druga mapa przecież, Maciek. Nie wiem, jaki jest sens grania Best of 2. No, nie ma czegoś takiego jak Best of 2, po prostu grają dwie mapy. Dalej uważam, że... Jak to była? Śmieciarka orkiestra? Śmieciarze orkiestra? No śmieciarze, no. Złomiarze, tak, złomiarze orkiestra wygrają, bo tam TJ gra, dobry ziomek. I ja kibicuję kolegom, a nie jakimś uchodźcom Czechom. To nie są polskie derby, przez to powinniśmy przełożyć spotkanie. A jest bardzo również dobra ta... Stan bardzo dobrze napisał, że... Kurwa, zgubię tą wiadomość. Boję się drużyny The Junkers, o to ci nie, nie, że opóźnienie jest większe niż na HL-ach, więc kurwa przenoszą wstyd zawodnicy lepszemu trybowi. Coś w tym jest Maciek Bober. 15 minut, w tym czasie mogłem robić hajs, a siedzę tutaj z wami. A co pijecie, co pijecie, co pijecie, co, pi- co piją komentatorzy ja obecnie? Ja już kończę Peru Export. Uuu, wąszu. To widzę, że bieda u was w środku Polski. No czym, no pochwal się Maciek. Ja popijam
kapitanem Jackiem oraz Monsterem Mango. O jest. Dostałem 450 żabsonów. Żabsów. Mhm. Tak. Gugu Gaga, dokładnie. Gugu Gaga, tak jak Prażu by napisał na to. Może jak omówiliśmy drużynę Almost Famous, to teraz o Junkersach powiem. Trabus. Prażubr. Jak się nazywa? No Prażubr. Prażubr podsumował poziom polskiej sceny Team Fortress 2. Gugu Gaga, dokładnie polska scena w powijakach. Widzę, że jeszcze nie ma Stinkana na serwerze, więc jeszcze chwilę czekamy. Zobaczymy. No właśnie, ale co z tymi wynikami? Nie powiedzieliście, jakie wyniki będą. No Maciek, jakie ty wyniki obstawiasz? A do ilu się gra? Ja pierdolę, no albo przewaga 5. Przewaga 5, Maciek. 5-0 albo na przykład 6-1. Ale może się nie skończyć tak, no. No ja myślę, już że... Już daję supra, jeżeli tak bardzo chcesz, to daję podgląd na to, jak oni się rozgrzewają. Ja bym nie chciał, a w sumie. O, weź kamerę na TJ, a wstać się pobierze. Dla mnie miał zostać skanowany. To jest coś, co ludzie chcą oglądać. Tak, wszyscy chcą twój config na HFPS-y, kurwa, oglądać. Zamiast dać mi to, żebym to streamował na high quality, to będziemy... Ale co mnie flame high quality, chłopie? A i też mam high quality, pokczampik. Tak więc to... A może jakieś anegdotki z waszych gierek, o. Będzie. Z naszych gierek? Z waszych gierek, z waszej historii. Właśnie, ja też zajebię anegdotką jakąś, no, kurwa, dawaj, zaraz. Jak zacząłeś temat, to zaczynaj. No, jako że jestem dinozaurem i powinien mieć rangę pro na Discordzie, mam konto od 11 lat na ETF2L-u. I mi rzucicie tą rangę. Ja nic to... nie widzę, to musisz do sukcesu się wszystko zgłosić. Kiedyś, tak? Jak zaczynałem grać w Team Fortress 2, to pamiętam, że jeszcze grał Kazachu, Nor, Nati. No pamiętam, no i gracze, dokładnie. Tacy prawdziwi gracze, nie ludzie, którzy są w wysokiej dywizji, bo wszyscy dobrze przestali grać i teraz naturalnie po prostu się spieli. Znaczy no nie naturalnie, po prostu są dobrzy, bo lepsi przestali. A no. No i dobrzy, pamiętam, że zaprosili. Przestali. No rozumiem. A tak. No są dobrzy obecnie, mimo że nie rozumiem, są. Rozumiem, tak. Nie mają konkurencji. A tak, i zaprosił mnie Nor na miksa. I ja miałem wtedy w pierwszej gimnazjum i byłem taki bardzo dumny, że taki kozak Nor mnie zaprasza na miksa i tam gram z chłopami po 30 lat, a tam Maciek 15 siedzi zesrany. Przecież oni nie mieli po 30 lat, oni w tych... No ale kurwa, momentach... wtedy mi się wydawało, że mają 30 i mieli, no, gruby rozumiem. Głos, a ja tam siedziałem bez mutacji. No rozumiem, rozumiem. Tak, i ja wtedy byłem taki podjarany, tam tryhardowa napierdałem policjantów. I w pewnym momencie moja mama stwierdziła, że musi mi zamknąć ten, musi mi umyć okna w pokoju. A generalnie jak ja mam tylko uchylone okno u siebie pod blokiem, to bardzo mnie słychać, jak gram w Team Fortress 2 i słychać, że dropnął chujową czapkę, że medpad, co wy kurwa robicie na przykład, słychać i sąsiedzi się pytają, co ja tam robię. No i kurwa, jak otworzysz te okna na oście w tak fest, no to już w ogóle wszystko słychać, a koledzy widzę, że na murku pod blokiem siedzą, to bekę będą ze mną cisnąć potem. No i kurwa zaczęła myć te okna, ja mówiłem, że nie, ona i tak myje. I tak mi się mega głupio kurwa zrobiło, że siedzę cicho jak mysz pod miotłą. I napisałem do Nora kurwa na ten, na Steamie. Sorry, że nie daję info, bo matka okna myje. Tak, i potem kurwa cała scena, potem cała scena miała to kurwa na binda. Dostałem kiedyś konfig od Mariana i było tam bindna szczałka w lewo. Sorry, że nie daję info, bo matka okna myje, Bober. Ja jestem autorem wszystkich kurwa legendarnych tekstów z tej gry. Podpisuję bronię. No dawaj gruby swoją historię teraz z Team Fortressa, bo widzę, że się opierdalają dalej. No, to akurat nie jest jakoś bardzo ciekawa. W sumie nie wiem, jaką by tu historię powiedzieć. Jak nie masz, to Wąszy może opowiem. No, Wąszy niech opowie, znaczy, bez kitu. Ja tak nie mogę sobie przypomnieć. No to samo. Ja jedyne co pamiętam... No nie wiem, no na przykład mogę opowiedzieć jakąś dosyć śmieszną historię z na przykład naszego legendarnego meetupu. A, proszę bardzo, proszę bardzo. Którą opowieść chciałbyś przywołać, Maciuś? Ja? Tak. No kurwa... Która opowieść według ciebie była najśmieszniejsza? Najśmieszniejsza? No najśmieszniejsza była ta, jak... której nie pamiętam i podobno darłem się... Co się darłem do policji, a wy mnie uciszaliście i trzymaliście. A, no tak, bo to było jakoś późnym wieczorem, skończyła nam się wódka standardowo, poszliśmy do sklepu miejscowego. Nie będę tutaj reklamował sklepu, ale podpowiem, że bardzo podobny do słowa Rupucha. Chyba, że nam sklep zapłaci, to chętnie. Tak, chyba, że sklep nam zapłaci, to bardzo chętnie. Ale no ogólnie
ogólnie właśnie sklep ropucha, poszliśmy po alkohol i... A, gazierka! Policja. A nie, dobra. Stała tam policja i oczywiście Maciek Bober po alkoholu staje się wojownikiem, którego ja się sam o, boję. O, tak drużyna naprawdę. Czerwona do ready. Nie, 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 nie zaczynają, nie ma ready do końca historii, kurwa. No ale zaczynają już zaraz grać, więc muszę to szybko kończyć. No i skończyło się kontrolną lepą w potylicę, żeby Maciek zamknął mordę. Chyba nie. Policja by nas tutaj pościgała. Nie pamiętam tego. No, nie pamiętasz, bo byłeś w bardzo, bardzo nieciężkim stanie. No, ale pamiętam tą ładną kasjerkę ze Śląska. Jeżeli ogląda, to pozdrawiamy. Mój Instagram, Matias. Zaczynamy gierkę. Zapraszam do kontaktu. Ogólnie na pierwszym midzie bardzo chciałbym zobaczyć, jak zagra Macer. Zaraz zobaczymy. Spektuję Macera. Widzę, że problem, tak. Zdecydowanie problem. Zdecydowanie problem z rolloutem. Dlatego śledzimy pasi Pazabur. Prabuza. Prażubra. Widzę, że zdecydowanie... Nave ze szybkim rolloutem wlatuje od razu przeciwną drużynę. Wycofał się, nie udało mu się nic zrobić. Rox sakuje na górę i będzie atakowany medyk. Połowa chyba na skaucie. Dobra kontrola, super. Nie ma Roxa. Uuu, Mave zniósła Vestika na prażu. Bomba na Mave. Bardzo dobrze, leci z nimi niżej. Tak, Underdogi. Underdogi. Ale sticky jumpy muszą poćwiczyć zdecydowanie. Żadnemu z Demonowi nie wyszedł rollout na midzie. Ej, tak szczerze to się kurwa nie spodziewałem, że to tak wyjdzie. A ja się spodziewałem, mówię to od początku, wierzyłem w nich. Pamiętaj, szacunek. Drużyna niebieska, full lady. Jednego z ich scoutów, ponieważ... Źle ponieważ... Lobby przejęte. Sam gra sam teraz na... Albo nie gra sam jednak. Ale jest leczony przez TJ'a. Tak, zrespektujemy TJ'a. Brawo, brawo. Będzie wejście pierwszymi drzwiami. Tak. Proszę bardzo, odpalony Uber. Na Uberze. Drużyna przeciwna wzięła Heavy'ego. Ale widzę, że nie padają zabójstwa na tym Uberze. Co się dzieje? Drużyna niebieska. Dokładnie, drużyna niebieska. Widzę, że tutaj scouty z problemem. Co robicie? Ale punkt jest zgrany, punkt jest zgrany. Brawo, gratulujemy. Nice. Brawo, 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 chłopaki. Easy clubs. Brawo. Chciałbym teraz zobaczyć, zobaczymy teraz może na midzie, jak Mave... Udany rollout Demomana może zobaczymy. Nie, zobaczmy teraz, co Mave zrobi na tym midzie. Mówiłem, że szybki rollout. Zobaczmy teraz, czy zaskoczy wrogiego Demomana. Myślę, że nie zaskoczy, bo uderzył głową w ścianę i w sufit. Bardzo możliwe. Prażu przy... Demoman... Obydwa... Wolny trochę rollout. Stinkan skoczy na Prażubra. Jest na Demomanie. Nie, jednak nie. Macer wysnajpił stickiem. Tak, Macer widzę, że agresywnie... I Mave skacze na medyka, ale zostaje zjedzony. Nie ma agenta. Kolejny airshot będzie? Drużyna niebieska się nie cofa. RP na przeciwnym kamieniu. Zdjął Roxa. Dokładnie. 3 na 4. Trzeba troszeczkę puszować, nie cofną się na punkcie. Czy zauważyliście, że Hexel gra medykiem? No właśnie tak, widzę, że się zamienili, bo chyba Ksio się nie pojawił na screenie. Mam pewną teorię na ten temat. Słuchamy twojej teorii, widzę, że teraz... Moja teoria jest taka, że zawodnicy drużyny czerwonej po prostu wiedzieli, że przegrają, dlatego grają na off-klasach, żeby potem móc mówić, że przegrali przez to, że trollowali gierkę. Też tak może być. Myślę, że po prostu Ksio... Klipujcie to. O, Sol wykonuje staka. Widzę agresywnie. Cała drużyna się na nim skupiła. RP gole miasty skasował przeciwnika. Myślę, że będzie atak. Drużyna straszyła, czerwona straciła Roxa. Czy będzie atak od drużyny niebieskiej? Nie będzie, bo tak samo trzymają. Bierze wapa. Mave skacze na przeciwników, czy będzie jakiś... Wykonuje skok. DJ samotnie. I lagi się zaczęły. Tutaj Prażu jeszcze agresywnie damage wymienia się z przeciwnikami. O, no stalmejcik. Znowu będzie stalmejcik. Może zaraz jakiś Stinkan, albo może Rock skoczy. Zobaczymy. Browarek się skończył i chuj. I otwieramy monsterkę. Daj grzdyla, wariacie. Tyle mamy do powiedzenia, moje picie. O, Stinkan tutaj próbował się sakować, ale nie wyszło mu. Niestety Prażek na posterunku ze swoimi puchami. Rock zebrał w łupa, ale też widzę, że nic to się nie będzie działo. Mave jest, o chłopaki, Mave jest na spaju, obejrzyjmy tą akcję, to będzie prawdziwa akcja. Mave tutaj zakrada się od pecetów, czy odklokuje się w złym momencie. Nie, obserwuje. BB atakuje i BB zdobywa zabójstwo pierwsze. Jezus został Maria, Jezus Maria, niebieską. Został zauważony, nie trafi, stał serio. Drużyna czerwona nie użyła swojego ładunku. Zdjęli Macera. I traci mu się dwóch zawodników. Drużyna Red teraz ma przewagę Ubera, więc to będzie... Ale nie ma przewagi zawodników. Drużyna niebieska wykorzystała sytuacji i przewagi, jakie miała. Już ma respa, zaraz się zrespi Macer. Tak, Macer już się zrespił, widzimy, że tutaj rolloutuje. Sam próbuje coś pikować w pecetach, ale tam szybko się wrogi scout cofnął.
Drużyna niebieska już buduje Ubera? Nie ma. Stinkal agresywnie podchodzi na PC, tak widzę, że tu się bije. Niestety przegra chyba tego duela. Sugestie widzów ewidentnie wskazują. Jednak Mave zajebał dwóch. Pogchampik na Mave'a na czacie. Ser biegnie na flankę, rzuca piłeczką i się wyjebał. I wyjebał się. Zdecydowanie tutaj sugestia widzów jest słuszna, że gracze bez obejrzenia poradników IC'ego nie ogarnia, co się dzieje. I to właśnie widzimy u drużyny czerwonej, która... poradników IC'ego. Bezapelacyjnie. Ej, bez kitu, jak można nie oglądać poradników IC'ego? Ja to nie wiem, ja to zawsze przed pick-upem sobie puszczę. Ja to codziennie ja przed spaniem oglądam, że się wiedza przyspajała. I to jao, zajebano, przypas Ameryki, jao. Jao. Zrób jao, wąszu, żeby było porównanie. Wąszowi padł mikrofon, dlatego przejmujemy streama. Ja nie potrafię jao zrobić, czekajcie, ja tu szybko V-model ustawiam, ale ten V-model i tak pewnie będzie zepsuty, więc niestety... Maciek Wobry, możemy jeszcze raz prosić cię o takie głośne jao dla wszystkich panów? Jao! Świetnie, Maciek, świetnie, dziękujemy ci bardzo. Bardzo dobrze. Może zawołamy IC'ego, żeby zrobił. Myślisz, że IC by się pojawił tutaj na szybko? Tak, zdecydowanie. Prosimy IC'ego o przybycie. IC, jeżeli nas oglądasz, piąteczka dla ciebie, mordeczko, wbijaj. Piąteczka dla siebie, wbijaj na streama, rób efekty dźwiękowe. Potrzebujemy trzeba jakiegoś gościa ogarnąć. Tak. Plus jeden. A w międzyczasie widzimy, że zawodnicy trzymają czołg i... Stalmajcik. Ale jest podejście od swerów, jest podejście od swerów. Właśnie, Al-Qaida jest zajmowana. Al-Qaida. Prawie agresywnie, RP tak samo widzę. Być może golemiast wykona skok. Oj, niestety Mave zginął. Mave zginął na planeczce. Wyjebał się, zastanawiam, co jest trzecie złożenie. Drużyna czerwona przychodzi już przez czołg. Tak, Rox będzie się, Rox przygotuje się do skoku. Proszę zobaczcie, gdzie jest Rox. Jest tyle, ale nie zrobisz. Zuberowani zostali. Teraz szybki comeback powinien być od drużyny Blues. Muszą force, no. DJ musisz. RP wskoczył na jednej meda. Na medyka. No, o, musi, bo świetnie, dobry świetna robota. Nie wiem, kto zginął, bo nie mam killhida, ale ktoś zginął. Killhida. Hida. Sąd skoczył. I TJ w napadach, ale przeżyje. DJ, nice, DJ przeżył, biegnie kartka. DJ musi przeżyć, DJ musi, dobrze. Widzę, że tutaj też agresywno trzeba wchodzić. Proszę o czat na... o spam na czacie. DJ, hashtag TJ musisz. TJ musisz, Rox tutaj TJ brawo musisz. Dla Rox spikował. Dobre, skauta. Mave dobre kurze. Pasywnie. TJ z prażubrem już przez czołg przechodzą. Puszka będzie, ajajaj. Tutaj Mave wyszedł, wchodzi na enemy down'a. Będzie wycofanie od strony drużyny niebieskiej, zdecydowanie. Chociaż atakują. Brawo chłopaki. Brawo. Wiemy, brawo. Cześć, muszę czołem zaskać, bo mam kurz tutalka. Niestety Bebe tylko żyje, zobaczmy czy Bebe coś z tym zrobi. Babę nie da rady. Bebe, jeden pik. Aj. Stinkan na snipera. Stinkan poci się na main, uwaga kurwa. Zobaczmy co teraz będzie robić Ser 646 na flaneczce się gra. O, jak zwykle będzie backup. Jest już backup grany, piłeczka rzucona, ale niestety ucieka. Sam kapuje punkt i skapnął sam. Sam kapuje punkt, bardzo dobrze. Sam. Ale skapował się na enemy meda. Strzela, ale nic tutaj nie siadło. TJ dopiero wychodzi z jedyneczki i jest cały czas na miejscu drużyny niebieskiej mu to działko, ale tego nie wpadli. Dokładnie, ja też już myślę, że działko powinno być grane. Pomimo tego, że ubery są mniej więcej równe. Nie wiem dlaczego mam to inspektowanie broni, ale... Jeden zelo po tak był schaldowany. Jeżeli ktoś ma komendę na inspektowanie, sam jak to wyłączyć, detronizuje to... jednego z żołnierzy drużyny niebieskiej. Było to ewidentnie wyjebanie. Detronizuje, dokładnie. Ale... aha. Jeżeli ktoś wie, jak wyłączyć to inspektowanie, to błagam, podeślijcie mi komendę, bo zaraz... Ubrażu, sam przez sticky. Prażu, jak sam tutaj, ładnie ze stickami tutaj agresywnie rzuconymi. No zaraz mnie szlak trafi przez to inspektowanie broni. To chyba u siebie, bo u mnie nie widać. No, tylko u mnie to jest, zjebane po prostu. To jest inspektuje gościa. Ale nie V-modele, tylko inspektowanie broni chodzi. To jest to, że ten, że ci pokazuje opis broni i tak dalej. No ale to fajne, może ktoś ma śmieszną nazwę, jak nie, ja, nie, bo kurwa. To zasłania częściowo tam, no szkurna, no nie. Dobra, komentuj, zamknij dupę. Nie komentuj, są sprawy techniczne. Prażu agresywnie podchodzi pod lobby, ale... Dalej nie ma działka, to będzie bardzo trudne do wybronienia, jednak drużyna niebieska ma przewagę jednej osoby. Czy zostanie odbijany? Czy zostanie drugi odbijany? Myślę, że nie zostanie. Macer w tarapatach jednak udaje mu się uciec? Nie udało mu się. Pik na demo. Drugi pik na Hexelu. Nie ma meda, to będzie odbijany drugi. RP bogiem. Oh my god. Rzeczpospolita obojga narodów. Mej zostaje na laście. Stinkan kapi. Czy będzie backup? Czy będzie próba backupu na ostatni biegun? Nie będzie. Ale kartki jednak idzie Stinkan. Na backupa, kartki na lasta. Kartki kampi się w lobby. Czeka na jakiegoś samotnego jeźdźca z lasta. Spróbuję coś wyciągnąć.
Jeszcze sekunda. Przyjega przez czołg, dobija Sera 6-4-6. Tak, dokładnie. RP tutaj widzimy, rolatuje. Mayfi już jest na dwójeczce. Drużyna Blue. Nie, to nie działa, Supra. Drużyna Blue cały czas pasywnie widzę ustawiona pomimo tej przewagi, no ale dobrze, czekają na respy. Widzę, że to już agresywniejsze, agresywniejsze zajmowanie. Ale w tym samym czasie drużyna niebieska atakuje. Dostało się tu ładunek drużyny niebieską. Ginie w powietrzu. Niewykorzystany ładunek, proszę, zdecydowanie wykorzystany. Mave skacza jeszcze na meda. Czy Hexel padnie? Czy Hexel padnie? Nie jest fokusowany w żaden stopniu. Hexel czy śmieszka i udało się. Hexel zginął. Mają, tak, brawo, brawo. Gratulujemy drużynie niebieskiej. Super. I niemal wipe. Niemal wipe. Ten scout dopiero to zleci. Sam Prażu biegnie na punkt drugi, jednak tam scout. Czy będzie odbijany samotności? Nie, nie będzie. Scout ucieka. Jednak jest w Czemacer na punkcie i... Czy Pażubr... Nie, niestety tak. Marcer tutaj piknął. BB okazał się dużo lepszym zawodnikiem od Marcera. Ser widzę agresywnie, tutaj jest już agresywnie, no już zajmuje sobie planetkę. Wąszu dostał komendę na czacie od Stante F2. Dostałem, tak już zmieniłem to już. Czy Stante F2 nie powinien grać obecnie w tym meczu? Stante F2 stykał pizdę. Stan obsrał Mighty, nie gra. Na Blue agresywnie wchodzi z czwóreczki. Jest tutaj laścik grany, ale mają jeszcze nie mają Ubera, mają dopiero 50% przewagi. Zaraz ten Uber będzie grany, ale widzę, że chcieli na sucho wejść. Bardzo odważnie ze strony Blue. Wchodzenie na sucho kończy się hemoroidami, dlatego tego nie polecamy. No sucho boli, tutaj, pamiętamy. Jak Stinkan widzę tutaj na grubym, już ustawił się. Uber został popchnięty na drużynę Blue. Czyli został niewykorzystany. Focus na Kevin, i brawo. Jest 2-0 dla Junkersu. Perfekcyjnie. Drużyna w pełnym składzie dominuje nad miksem. Nie miksem, tylko po prostu możemy ich nazwać jawnie cipeczkami. Zobaczmy. Zniszczyliście dobrą rozgrywkę w Team Fortress 2. Tak, dokładnie, stan wstyd się, nie pozdrawiamy. Zobaczmy na mojej Prażubra. Prażub widzę tutaj dosyć wolno, Matser też ma. Aj, Mave nie zrobił szybkiego rolloutu. Matser strasznie low, Prażub wysnajpił. Świetnie. Ważny pik na midzie. Focus na Roxim, nie ma solda, pojedynczo wyłapywani zawodnicy drużyny. Przecież sam wszedł na meta, spikował meta drużyny niebieskiej. Ajajaj, bardzo ładnie. Sam tutaj i jest zaginować Hexy, strasznie nie ma meda. Ale Bebe w tym samym czasie. 2v2 na midzie, dwóch najmocniejszych zawodników Junkersów. Bebe musi, Bebe nie udało mu się. Nie, nie uda. Powinien wracać, jeżeli chce zostać swoje życie. Myślę, że może zostać szybko spikowany przez któregoś ze scoutów, jednak nie, odwraca się i wraca. Ty wali sticky, goście, co ty robisz? Gościu. Mej widzę, że agresywnie jednak cofnął troszeczkę, uznał, że jest na spokojnie, to będzie grane, na spokojnie. O, Yusei Run, pozdrawia czat. Pozdrawiamy. Również pozdrawiam. Prażył sobie tutaj agresywnie, bardzo dobry damage na Stinkanie, jednak mimo wszystko wycofał. Jebać Norbert, tak, kto to jest Norbert Gierczak, pozdrawiamy. To jest Diz. Diz, tak, taki strasznie zły człowiek z internetu, Norbert Gierczak się nazywa. Jedna kurwa. Jodydy na czacie. Coś się kończy, coś zaczyna i jebać Diza z kurwy syna. Nie propagujemy nienawiści, tylko uznajemy pewne wartości. Tak, zdecydowanie. Wracając do aktualnej rozgrywki. Chciałbym tutaj powiedzieć, że o, widzę, że jest zgrany RP tak, wykonał RP zostały na demomana. Nie, na May w tym samym czasie. Cała drużyna jest sfokusowana, nie ma demomana. Bardzo nieudane kryty z drużyny niebieskiej. Nieudane. Chcieć nie znaczy móc. Dokładnie, sam widzę agresywnie na Prażubra wchodzi, ale niestety nie udało mu się. Zbity przez BB. Kartki i tak zostanie przejęty przez drużynę niebieską. Nie udało mu się. Prażub szuka, Prażub wie, że ktoś jest na plecach. Szukają myślę, że kartki to ugra, bo miałem bardziej świecącą czapkę, nie ukrywajmy. Dokładnie, myślę, że to dlatego. Kartki tutaj cały czas agresywnie. Niestety drużyna Blue musi oddać tego mida, jednak nie uda im się tego zająć. DJ tutaj widzimy, że nie trafił kuszę, dosyć bardzo łatwą kuszę. No ale niestety nie było. To dostrzenie. Tutaj Stinkan skacze na meta drużyny niebieskiej. I TJ nie tego złapać, ale to musiało być naprawdę piękne. To tutaj był typowy błąd zawodnika telewizji MIT. Mave też Rockzilla pod punktem BB, ładny pik. Bebe i kartki ser, będzie go gonił. Ser na backupie. Czy Ser to zrobi? Myślę, że Ser to zrobi. Ser 2-1-3-7 kapuje to. Nie będzie. Nie zdążą. Kartki biegnie po Sera. Brawo. Moja szkoła. I teraz dwulujesz scouta, gościu. Myślę, nie, że może mu się to nie ser się w tańcu nie pierdoli, piłeczka, cyk, cyk. Stinkan respi, skacze na Sera, Ser nie wie, co się dzieje. Nie wie, co prawie, się dzieje. Blisko, blisko. Został obopólny tutaj trade, tak jakby to Wonder powiedział, nie ma mnie, nie ma Roamera. Brawo, brawo, tutaj oryginalna szkoła. Tak jakby Supra powiedział, padłem. Padłem,
Padłeś Powstań, kanapka z chlebem. No śmiecha warte, kurwa. Tutaj trzymajcie. Widzimy póki co pasywne trzymanie z drużyny Blue. Jakoś tak Prażu troszeczkę sobie te pasywnie sticki rozstawia. Według mnie oni powinni, chociaż nie, jednak zwracam honor. Drużyna Red ma bardzo dużą przewagę. W międzyczasie 33 widzów na streamie, serdecznie pozdrawiamy z naszego studia na Jasnej Górze. Dokładnie, pozdrawiam Cię Lamy i pozdrawiam. Bo co, wąszą, że jakiś giveaway jak tyle widzów? No myślę, że jakiegoś giveawaya możemy na kill-off podpisany tutaj, przez Ciebie. Podpisany. Mam też do rozdania ewentualnie kanonierki podpisane przez naszego golemiarza RP. Kto? A to nie, to na cele charytatywne mieliśmy rozdawać. Na orkiestrę, na uran dla Jurka, kurwa dajemy. No, Met, od puszek się wie, co się stało? Proszę, brawo! Drożdżersacja! Heksy został zdrożdżersowany. Stinka znowu na snajperze, pikuje za drużyna kajem, niebieska będzie późno podchodzić, będzie atakować. Ma zdecydowaną przewagę. Jest praktycznie na plecach, ale 100% tutaj, przewagi, jednak sam atakuje 4-6. W odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dokładnie. Teraz, ale tak na drugie połowie. Będzie backup, Rox i... Nie uda im się to, nie zdążą. Dwie osoby na tyłach. To będzie obrona Częstochowy. I Met na forwardzie. To powinien być wjazd od drużyny Blue. Tutaj widzę, że Hexel... To nie może się skończyć dobrze. Wespa dopiero. Co w tym czasie robi nasza elegancka flanka? Sam podchodzi pecetami. Sam podchodzi czy z kimś? Roxy skacze z czapu. Sam podchodzi sam i atakuje skauta i drużynie niebieskiej. Nie trafia, nie trafia. Zablokowali dwójeczkę. Mave skoczy, przejmie to. Nawet jeśli umrze, powinien to przejąć. Sam, cóż za błąd. Cóż za błąd sama. Sam nie może sobie poradzić samemu. Potrzebuje wsparcia na flance, nie mogę grać znowu sam. Nie trafił kuszy, ja pierdolę. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Mave agresywnie. To ty się odija, nie Pawła. Hexel cały czas nie zrespił dopiero teraz. Widzę, że przewaga będzie grana przez drużynę Red. Mała, bo mała, ale przewaga... Niebiescy już budują. Przez, tak, przez drużynę Blue, przepraszam. Myślę, że powinno być budowane działko po raz kolejny. Ten sam był on popełniany. Jeżeli Ubera się na będzie duża przewaga. Stinkam widzimy tutaj na grubym. Hexel ładnie sobie w bunkrze stoi. Kartki buduje Ubera, niestety nie mam perspektywy kartkiego, ale to jego wina, ma za długi nick, nie chce mi się tego zmieniać w tym momencie, przepraszam całą widownię bardzo za to. Tutaj na razie budowanie Ubera, no nic ciekawego tu nie widać, Sereo agresywnie sobie jedyneczką podchodzi, Bebe cały czas w lobby z RP i z Prażu Brem. Wynik póki co mamy 2-0, szybkie sprawdzenie wyniku, 2-0 dla Junkersa. Myślę, że będzie to 5-0 dla drużyny niebieskiej zdecydowanie, patrząc na drużynę czerwonej i niebieskiej podchodzą, atakują, został duży ładunek. Bebe tutaj cały czas próbuje wymusić. Tempo już nie skończy się dobrze. W dalszym ciągu nie został usunięty medyk tej drużyny. No i skoczy na meta force. I nieudane wejście. Serge 4-6. Papież ucieka. Piłeczka wyciągnięta. Papież nie ucieknie. Nie będą powtórzone wydarzenia. Zabójstwo Jana Pawła. Się z grubym. Niestety nie udało mu się. Jan Paweł II umarł. Umarł. 21:37. Zdecydowanie tak, godzinę za wcześnie. Takie solo rzeczy. Solo trzyma czołg, nie daje przejść trzem osobom. Roxy się wreszcie przedar. Zobaczymy, że Prażu ucieknie. Pazur ucieka. 15 HP, ledwo. Dokładnie. Gratulacje do tego zawodnika. Latający liść. Nieuchwytny tygrys. Proszę państwa, to jest Prażu. Dokładnie. Zgadzam się tutaj z Aleksem. Latający murzyn. Kurwa, dam alikatorem. Stinkan widzę, że agresywnie już pecety zajął. Ciekawe, czy został zespotowany przez wrogie soldy. RP tam troszeczkę spamował. O, Ser tutaj przegrywa pojedynek ze Stinkanem. Czy Stinkan będzie jeszcze coś próbował grać? Próbuje cały czas. Nie uda. Agresywnie już bija. Nie, Roxy gotowy na... będzie rotatować do pecetów. Z pecetów będzie grany ten push. Czy Roxy skoczy, czy będzie holdował Arcade? Dajmy się w następnym odcinku. Stinkan skoczy w RP. Golemiasty przeżył. Biegnie na meta. Aj, to miało potencjał. To miało bardzo to mogło być piękne. To mogło być piękne. Czekajcie, muszę szybko timeouta zrobić na czacie. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Wychodzimy. Bez przesady, kurwa. Niestety gracz został wykluczony z rozgrywki. Stinkan na piątce, będzie wykonywał skok, czy na punkt? Matser agresywnie wchodzi przez pecety, razem pomaga kartkiemu. Że na prostu nie da RP na Kevin. Ciekawostka, RP ma minigana podpisanego przeze mnie, dlatego go tak dobrze rozpierdolił. Pyra została spikowana przez drużynę niebieską. Roxy w sekrecie. Dwa piki przewagi dla drużyny niebieskiej. Szuka meda. Będzie ryby punkt, jest podchodzone przez rollout.
Zobaczymy, czy Roxiemu w tym czasie się coś uda. Tutaj ale Tiri zamiast healować strzela z kuszy. Sytuacja dosyć agresywna. Będzie odbijane po drugie. Skacz na RP. RP DKL. Czy będzie? Nie zdąży, nie zdąży. Nie zdąży, nie uda się to. Udało mi się to przedłużyć jak najdłużej. DHL został wybrany przez RP. Czy airshot będzie grany? Nie, Maeve wygrał tego duela. RP Kokot napisał. Kokot. Dobrze, bardzo dobrze. Ser 646 jest... trafił no sama w PC, tak? A jednak Matser dołączył się tak, do Matser pojedynku. Mu zdecydowanie. Miało być solo, przyszedłeś z kolegami. Tak, miało być bez broni, przyszedłeś z bronią. Niestety tutaj Stinkan, brawo. Czy TJ-owi uda się przeżyć, czy uda się obronić punkt 5% broni do ładunku Belcharta, to będzie pochowane, udało się. Mam nadzieję tylko, że... Będzie rozbity, będzie podłożony. Użyty został... Ale co robi żołnierz, którzy niebieskie ucieka od medyka? Taki jest nie stanie kogo leczyć. Ale nie grają punktu, Red nie gra punktu, mają taką dobrą sytuację. Drużyna czerwona wygra ten punkt, zdecydowanie. Cały czas się bije, tutaj... TJ jest bardzo obijany, TJ obijany. Nie ma skra. Bebe, czy zdąży? Zwiło w klasy. Czy to się uda, czy to się uda? Udało się. Czy to się uda? Proszę państwa, piękna obrona. Piękna obrona Częstochowy, jasnej ale góry. Junkerzy się poddają, pikują wszystko co wejdzie, nieważne w jakich warunkach. Punkt zostaje w dalszym ciągu obroniony, dobra robota. Czy Prażub go zabije? Aj, tu czy sam go obroni? Aj, nie udaje nie się. Moment. Świetna obrona od drużyny niebieskiej. Pokczampy na czacie. Pokczampy na czacie. Ogólnie ta obrona nie powinna w ogóle wyjść, tak by the way, to takie moje zdanie. To była no, true. Seriusz tutaj zajmuje dwójeczkę, bardzo dobrze, zginie od Solda chyba. Nie? Zdecydowanie drużyna czerwona dała nam powód, aby sądzić, że ta gra jest trollem. Tutaj Ser został zabity, ale Stinkan również padł. Czy Rox będzie skakał? Widzę, że tak, Rox szykuje się do skoku. Nie ma sama. Pasywnie, po raz kolejny z poństkami. Matser się zaskuje i RP! Golem! Brawo! Golem w akcji! RP Bogu! Rychu RP! Rychu RP, dokładnie. Rychu RP! Matser ucieka teraz sobie aktualnie, stykuje czołg cały oraz swery. Drużyna Blue wchodzi, ale widzą te sticky, widzą. Tutaj karty nie są głupi, mają kryty, drużyna niebieska ma kryty. Bardzo dobrze, czy będzie wejście? Będzie wejście? Bardzo dobrze. Będzie wejście z Domanem, kto jest Doman drużyny niebieskiej? Cały czas tam agresywnie pikuje. Czekam, obserwujemy Toyota. Ser, jaki tu shot sprzedamy. Prażub przez punkt przechodzi, czy będą grane kryty? Prażub, myślę, że przeładowane. Będą grane, będą grane. Prażub się szykuje. Teraz. I cyk. I został palony, i cyk. I nic i nie wyszło. Pucha była zagrana. Butelki, prawdziwy złomiarz. Dokładnie, zebrał tutaj. Co to było? Niestety drużyna Red straciła właśnie zawodnika, nie wiadomo czy stracili kokota. Czy będzie taktyczna pauza, czy będzie techniczna pauza? Czekamy na reakcję zawodników. Nie no, kto na screamach pauzy? Nie oszukujmy się. Kto? Czekamy na niego! Honor! Honor, tak, bardzo. Myślę, że Pokczampik na czacie dla Maeve. Pokczampy na czacie. Tak, dla drużyny Blue, ponieważ grają bardzo Maeve, mimo że ma 11 lat, pokazuje swoją dojrzałość. To może jeżeli czekamy, to jakaś kolejna anegdotka z Team Fortressa. Z Team Fortressa nie ma fajnie. Gruby, kurwa, ja mówię jakąś anegdotkę. Nie pamiętam, musi być dobra wprętność. Gościu, ja przez cały czas w TFT tęczyłem Kongę na noże doktora, kurwa. A to może coś wiedzieć z Kongą związanego nam opowiesz. No, nie wiem w sumie. Gościu, nie masz anegdotki, kurwa, z czego no, nie było mnie. Teraz anegdotkową już, albo gruba. Rox w międzyczasie dołącza do drużyny czerwonych. Jest podejście od prawej strony przez drużynę niebieską. Raz znowotowane golonki, zostały odpalone kryty. Jednak nie zauważyłem jego, co to dobry było? Dobry pozycjoning heavy. Bartis go chyba uczył. Zły kąt. Zły kąt był grany. Tory były złe, zdecydowanie. Matser dueluje się z Ser 646, biegnie na backupa. Nie, jednak co faro to... Brawo. Świetna akcja od Hexel, co to było? Ser 646, LEL. Co? Co to było? Co to było? Tutaj kartki widzimy z samym podchodzą red pecetami. Wchodzą na flankę. Oj, jest granateczka. No, DJ przeżył. Nie, jednak Roxy. Hexel napisał, że pierdoli to gry. Piwo prawie wylałem, kurwa. Oj, chyba nie odbędzie się druga. Chyba nie odbędzie się druga, mapa wysyłanie. Hexel poddaje tutaj grę. Zapraszamy Sera na serwer. Stan jest proszony. Aj, Matser przeżył. Matser, 6 minut. Czy to wystarczy? Czy to wystarczy drużynie czerwonej do wyrównania w wyniku tego spotkania na pierwszej wyrównania, mapie? Wyrównania, a nawet zdobycia przewagi.
myślę, że będzie to bardzo ciężkie ze względu na to, że drużyna czerwona popisuje się umiejętnościami i to nie wygląda na poważną grę. Zdecydowanie. Drużyna Blue, mam takie wrażenie, że dużo spokojniej. I uwaga, jest TJ tropiony. RP skoczy na Matsuya. I sam przyjście HP, udaje mu się RP przeżyć. RP cały czas też się bije na punkcie, czy jeszcze coś tutaj ugra RP. Maeve zabił meta w tym samym momencie. I będzie budowane działko. BB próbuje spikować sojuszników snajperem, jednak nie udaje mu się to. Nietrafione. Zaraz sam padnie, jeżeli HP zostanie spikowany. Szybka piłeczka. Czy ktoś odbije pierdolka na snajpera i RP, świetny pik. Ser cały czas tutaj kontestuje. Ser właśnie popisał się świetną znajomością przeciwnika za ścianą, czyli mamy potwierdzone, że ser cheatuje. Dziękujemy bardzo. Tutaj a, kartki wyciągnął. Szkoda, że nie mam jego perspektywy. A i szkoda, tak jest, bo ten taka sytuacja tutaj pokazuje swoje złote karty właśnie w tym momencie. No, złote karty. Serem, PC, tak. Prażub się dołącza. I Maeve, brawo dla Maeve'a, tego zawodnika. Człowiek demolki drużyny czerwonej, słaby over extend. Maeve'a strzelił tą rakietę, ale oni nie wiedzą. Hexel, oni się nie wiedzą. Zostanie spikowany, brak. Oni nie wiedzą, świetna Mary walka. Drużyny czerwonej ginie. Po raz 20 w jakimś w tym meczu. Aj. Po raz kolejny nie widzę, ile procent... A, niewielką dziury przewagę w flance, będą mieli. Drużyna niebieska cały czas to wykorzystuje. Sam nie jest w stanie Drops, samemu bronić flanki. Właśnie o asfalt. Kurczę, szkoda chłopaka. Ech. A taki dobry czek z niego był. Powtórzył wyczyn magika. Dzień dobry mówił na klatce. Dzień dobry mówił na klatce, dokładnie. Uber jest budowany aktualnie przez drużynę Red. Czy dobiją? Nie dobiją, no 40% przewagi na spokojnie dla drużyny Blue. Maeve znowu spikował Matsera, Matser troszeczkę to nie jest stronniczy cast, to są komentowane wydarzenia na bieżąco? Dokładnie, my tylko komentujemy to, co się dzieje, drużyna komentujemy, Blue, co się dzieje. To, że wszyscy Junkersak to moje ziomki, to że wszyscy czerwoni dają dupy, to nie jest nasza wina, to nie jest stronniczy, są fakty. Soldy próbują ratować, 3-0. Spełnia się moja przepowiednia w tym momencie. Jako jedyny wierzyłem w drużynę śmieciarek, na DJ-a liczyłem i ja miałem rację. Myślę, że to przez papieża. Tak, zdecydowanie. Tak, tutaj, zdecydowanie. Ten myślę, outfit, aktualnie... poproszę zbliżenie na outfit DJ-a w tym momencie. Już patrzymy outfit DJ-a, proszę bardzo. Mamy outfit jest wyceniany na 21 kluczy i 37 refów. Agresywna wita, tak. Solda drużyny czerwonej, nie udało mu się zbliżać. Jeden za jeden, Sold za Solda. Stradeował dokładnie, stradeowali się. Czy RP pokaże teraz jakiś agresywny jump? RP skacze, skacze na demo. Maxer pada, 5k Maxera, Maxer pada. Bebe tutaj 4 za 4 przewaga niebieskich i sam zostaje kolejny sam. Mit, co za przypadek. Jedna pucha od ale zobaczcie, nie będzie flanki, nie będzie flanki od sama. Sam tutaj widzę, że pasywnie, nie stara się nie podchodzić, jednak odpuści to. Chociaż próbuje. Jednak jest podejście sama. Sam podchodzi sam od PC-tów. Sam podchodzi. Czy sam teraz skoczył z grani z Soldem, klikna do Omana, udaje mu się. Samemu spikował do Omana. Duel scoutów, MGM, jednak nie jest Sold. Będzie poniesiona apteczka, brawo. Maeve na snajperze, próbuje piknąć, nie udało mu się. I sam pada samemu. Golem, direct. Golem pokazuje klasę w tym meczu, naprawdę, zdecydowanie. Maxer na 5 HP zginął, nie zdążyłem zmienić na Honor RP. Cofa, drużyna Red właśnie się cofa, RP aktualnie znowu Hexel, bombuje, świetny znowu bombuje. Cały czas to jest człowiek bomb, on idzie do przodu, cały czas skok bomb. Idzie do przodu, pcha, wchodzi widzicie, głęboko. Widzicie dzieci, dlatego gracie ten po same kule. Postęp jak u RP będzie. Dokładnie. A on fajna ustał. Historia na czacie. Na czacie pozdrawiamy użytkownika czatu. Maeve próbuje aktualnie coś spikować, pikuje czwóreczkę. Czy uda mu się coś wyciągnąć tutaj? Maeve określony nieofit. Dwie minuty do końca. Czekamy na honorową rundę drużyny czerwonych. Jeżeli to się ma udać, muszą bronić ostatni punkt w tym momencie. Brażu by został piknięty przez Roxa. Rox tutaj bardzo ładnie, agresywnie. Stinkan aktualnie na pyro, stoi pasywnie przy medyku. Bardzo dobre zagranie. Drużyna Red Stinkan wybiera pyrę. No, i będzie podchodzone, to, będzie podchodzone. Będzie podchodzone, pyra podchodzona, to jest taktyka na Olgę. RP streamie będzie wydawane. I zobaczmy na Solda i... Serowi się dało. Będzie podejście, czy będzie podejście, czy będzie parkowany z autobus? Będzie chyba raczej parkowany autobus. Papier parkuje Papa Mobila na drugim punkcie. Zaparkowane tutaj na punkciku. I, ale jednak trzeba podchodzi. Tak, drużyna. Stawiam wszystko na kartę, narażam się w tej chwili na backup. Sam na snajpera, świetny pick na snajperze. Sam samemu wszedł na snajpera i go zabił. Jednak drużyna czerwona traci w dalszym ciągu zawodników. Bebe wpierdala się jak do siebie, pikuje skauta, goni Teomana meta. Będzie to runda na drużynie niebieskiej, zdecydowanie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Airshot od RP. Emocje jak na grzybach 3-0 dla drużyny Junkers. Co tu się dzieje? Nie, niewiarygodne, niewiarygodne. To, co tu się dzieje? Odjanie Pawla.
po prostu wynik tego meczu jest dla mnie niemożliwy. Detronizacja, dominacja, ja liczyłem, nie wracajcie do kraju. Ja liczyłem, że jednak Famous pokaże tutaj klasę. Grają całkiem nieźle, jak na to, że są w bardzo osłabionym dzisiaj składzie, ponieważ stanie z chipą. Myślę, że zrobili to specjalnie i powinni zmienić nazwę zespołu na Always Losers. Stinghan wszedł do squarów niezauważony przez drużynę niebieską. I będzie pikowany Hexer. HP ucieka. Stinghan skacze na meda, Stinghan skacze na meda. Jednak zbyt krótki skok. Dalej wiadomo, że niebieski sam odpada. Cały czas sold na plecach drużyny niebieskiej. Stinghan druga próba. Jednak kłoda została wykonana. 18 sekund do końca. To będzie pierwsza mapa dla drużyny niebieskiej. Czy dadzą radę zrobić 5-0? Czy dadzą radę? 10 sekund do końca. To już chyba niemożliwe. Rok ze snajpera. Snajperażu no znaczy 5 sekund to GG. No tak, no niestety już nic tutaj nie zobaczymy. Ale może 5-0, prawie 5-0 było. Prawie 5-0, brawa dla drużyny niebieskiej. Brawa 5-0, kartki wyszedł. Kartki wyszedł z serwera, sam też drużyna wychodzi. To prawdopodobnie skończy się w tym momencie, nie będzie kontynuowany ten mecz. Czekamy na informację od zawodników, zmieniamy layout na streamie. Tak, proszę o załączenie. Proszę bardzo, załączona. Aktualnie robimy chwilę przerwy. Wracamy po krótkiej przerwie. Myślę, że czas na zorientowanie się, co dzieje się aktualnie u przeciwników. Dlaczego wychodzą z serwera? Czy drużyna Junkers ma... Czy stan powróci? Ja muszę szybko zapytać się tutaj, kogokolwiek z zawodnika Blue. Dowiemy się po przerwie. Co się Przenieśmy golema do naszego studia. Myślę, że to nie jest odpowiedni moment na przenoszenie ludzi. A, rozumiem. No ten mecz tak wygląda, dokładnie jak ta muzyka, no. Proszę adekwatną piosenkę do wydarzeń podczas tego meczu włączyć na streamie dla widzów, żeby było przyjemnie. 40 widzów, witamy wszystkich. Witamy wszystkich. Siemaneczko. Po streamie będzie dodawane. Nie będzie drugiej mapy, nie będzie potwierdzone. Nie będzie oficjalne. Ojej. Teraz pick-upy. Teraz co to za sponsoring pick-upów, jak nam kurwa nie płacą? Właśnie, chcielibyśmy zaprosić wszystkich bardzo serdecznie na tf2pickup.pl. Tutaj pozdrawiamy wszystkich administratorów. Zapraszam do linczu drużyny czerwonej. Tak. Komentarze i wyzwisko możecie zostawić w ich profilach na Steamie. Sekundka, załatwiam nam tutaj interview. Kto przybędzie na wywiad? Zaproponuję TJ'a. TJ popisał się bardzo dobrą grą w tym spotkaniu. 90 punktów. Kusze nie były troszeczkę trafiane, ale mimo wszystko no, zaprezentował się z dosyć dobrej strony. Prosimy na wywiad i prosimy o piosenkę. Sekundę, zaraz się dowiem, kto będzie na wywiadzie. Dawaj Rycha. I... Dawaj piosenkę. I pokaż logi debilu, właśnie. Nie, bo nie chcę pokazywać, bo mam tutaj syf straszny, milion przeglądarek otwartych, ale zaraz spróbujemy coś tutaj wykmienić. Ajajaj, dzieje się na grubo. Zapomniałeś włączyć muzykę? Nie, muzyka? Nie ma muzyki, co ty gadasz. Kurwa, sam włącz, ja pierdolę. Odpal muzykę dobrze. Tym utworem można podsumować grę drużyny czerwonej. Tutaj logi właśnie grane przez Stana. Hexel w dalszym ciągu na serwerze, czy będzie kontynuował grę w pojedynkę? Widzę, że gra. Myślę, że jakby wszedł na scouta, byłoby to bardzo możliwe. Oczekiwanie. Możemy również poprosić kogoś z wyjątkiem czerwonych. Może zadać pytanie, co spowodowało tą porażkę? Zaraz tutaj zapytam się jeszcze jednego zawodnika. Zaraz sekundkę, otrzymam całe informacje. Zaraz bardzo przykro, że nie zobaczymy dzisiaj dwóch map pełnego pojedynku. Jednak drużyna czerwona poddała to spotkanie, przez co spadają do drabinki przegranych. Aj, drabinka przegranych niestety. Drabinka przegranych. Plama na ich honorze, chłopaki. Jeszcze jedna przegrana i żegnają się z turniejem. To by nic nie dało. Nie, Stan by nic nie dał. Ja myślę, że strach paraliżuje ręce. Tak, zdecydowanie. Paraliżuje ręce, dokładnie. Bo oni piknęli meda i to by nic nie dało, nie? I wtedy tam RP wskoczył i jeszcze spikował do Omana, to by nic nie dało. Właśnie RP wskoczył od boku i to wszystko dało. Tak, to było tak. Bokiem poleciał. Dokładnie, bokiem poleciał. Ciekawe, czy próbowali wchodzić od flanki. Nie wiem, czy próbowali wchodzić od flanki. Nie, to by też nic nie dało. To by też nic nie dało, tak.
To właśnie to drużyna Blue cały czas. To cały czas dominowała. Czy uda się ściągnąć tego zawodników? Może ktoś eksperta z... Zaraz przekonam. Może ekspert z czatu jakiś przyjdzie i podsumuje ten mecz. Jeżeli nie da się ściągnąć kogoś zawodników. Pierwszego zawodnika będziemy mieli właśnie na rozmowę. A to ilu tych zawodników? Bierzemy kapitana. Po jednym zawodniku. Nie, po jednym zawodniku z drużyny tutaj. O Boże. Szybkie interview. Tutaj pierwsza osoba, już witamy na kanale. On wygrał czy przegrał? Ty z nim grałeś? Macer jest z nami, przywitaj się Macer. Ale dwie osoby są. Macer się wycieszył i uciekł. A, no Macer spierdolił, dobra, mamy Mave. Mave. Dobrze, Mave jest bierzemy Heksela w takim razie, bierzemy Heksela po prostu. Ale Mave jest na kanale. Mave jest, ale musi być też ktoś z innego kanału, tak? Znaczy z innej drużyny. Witamy bardzo serdecznie. Witamy tutaj na kanale Wąszu TF. Witam bardzo serdecznie, Wojciech. Przed nami mamy Mave'a oraz Heksela, przywitajcie się. Proszę się przywitać. Cześć. Serio mamy gadać na temat miksa, bo kto się wypierdolił? Mocne słowa. Co na to Mave? No wygraliśmy na miks, sami widzieliście jak ta giera wygląda. Ja myślę, że wygraliście na drużynę w dalszym ciągu. W dalszym ciągu to byli w dalszym ciągu to był bardzo dobry pojedynek. To były osoby z znacznie większym doświadczeniem. Ze znacznie wyższej które dywizji? Nawet na off-klasie powinny sobie tutaj dać radę. Właśnie, zdecydowanie. Z troszeczkę większą klasą. Pierdolę. Dobra, 200 pick-upów mówi samo za siebie. Aj, 200 pick-upów mówi samo za siebie, dokładnie. No i 20 godzin na medyku, nawet mniej. Ale Heksel bardzo dobrze ci szło na tym medyku, naprawdę. Uważamy, że tak naprawdę troszeczkę wina bardziej teamu, że cię nie bronił, ale tutaj... Plus jedna. Flanka nie była kryta. Flanka nie była kryta, dokładnie. To, co tak, to by nic nie dało. To by nic dało. Tutaj ser jak chodził, jak w masę. Strach sparaliżował flankę. Mówię, patrzcie każdy corner, gracie kurwa na sera, znacie go. Nie. 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 Było grane. Nie było grane. Nie było grane. To kosztowało was ten mecz też prawda, ten mecz. No, dokładnie. Tak zwany mecz o pietruszkę to był. Mecz o psi chuj, no. O psi chuj inaczej mówiąc, albo mecz o pietruszkę. No. Jakby przedmieść. Ale ogólnie, czy obie drużyny życzą sobie jak najlepiej w dalszej swojej karierze oraz przygodzie? Oczywiście, że tak. Chcemy usłyszeć tutaj miłe słowa, to nie ma miłe słowa, serduszko naturalne, family friendly content. Ja chcę zobaczyć rewanż na full skład. Czy Heksel, czy możemy oczekiwać takiego rewanżu? Oczywiście, że tak, jak coś się ogarnie, Stan w końcu wróci nie wiadomo skąd i Jox nie będzie miał delay z nowym mikrofonem, to tak. Dobrze, bardzo cieszymy się na te wieści. Oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym gronie, dokładnie w tym samym meczu, tylko że w lepszej odsłonie, czyli w odsłonie takiej, gdzie będzie pełny skład. No. Nie no, ja życzę śmieciarzom, żeby wygrali ten sezon. Złomiarzom, wytyfy, no właśnie, lol. Junkers Orkiestra. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. No. To cieszymy się... Słyszeliśmy właśnie tutaj przed chwilą Mave'a i Heksela. A kto zostaje MVP? Kto zostaje MVP tego spotkania? MVP. Trzeba wybrać MVP. RP, zaprośmy tu RP MVP turnieju. Zaprośmy tu RP, myślisz? Moim zdaniem tak. TJ zasłużył w pełni. Bez ślizgaczy na myszce udało mu się wygrać to spotkanie. TJ powiem tak, nagrodę najlepszą setu. Jest wyciszony, więc nie będziemy... O, jest! Jest Rychu. Jest Rychu, witamy serdecznie. RP, pierwsze tutaj pytanie do ciebie. Usiądziesz mi na mordzie? To gejowe. A, nie popieramy homoseksualizmu, to jest katolicki stream z jasnej góry. RP, halo. No. Myślę, że na spokojnie możemy cię tutaj uznać za praktycznie... MVP tego spotkania, jak się z tym czujesz? Korona zostaje w Warszawie. Normalnie, wariacie. RP, powiem tak, jak skomentujesz to spotkanie? Się. Jakie emocje towarzyszyły wam podczas tego meczu? O, nastawiłem się na spotkanie web, może nie, że web, ale face to face z prawdziwym Almost Famous, a tu... Ale nie wiem, czy słyszałeś, czy oglądałeś streama, ale Almost Famous zapowiedziało, że bardzo chętnie zagrają w pełnym składzie na was. No, jakby my również bardzo chętnie. No to bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, bo w tym gronie jeszcze nie raz chętnie bym się spotkał. Jeszcze raz tutaj przypominam, Maciek Godzina Bober na mikrofonie razem z Aleksem. Dobry wieczór. Chętnie obejrzę później tego kasta, bo domyślam się, że dymy były srogie. Nie, to jest poważna komentatorka sportowa. No, dokładnie, bardzo poważna komentatorka sportowa. To jest, to,
tutaj wiesz, tutaj nie było czasu na śmiech. Brałam lekcję tonacji. Grubego znam, nie wierzę. I po prostu piach. Co ty, ja powaga 100%. Co pierdolisz? Czy to już koniec transmisji? Myślę, że możemy już powoli kończyć tą transmisję, ponieważ mieliśmy już wywiady, mamy jeszcze kolejny dodatkowy wywiad. Mamy MVP. Z jakim? Cóż jeszcze? Dokładnie, Rychu. I tak jakby zapraszamy was na... Na kolejne pojedynki polskiej sceny Team Fortress 2. I kolejnym pojedynkiem mam nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć właśnie Almost Famous w pełnym składzie przeciwko Junkers Orchestra, więc do zobaczenia i żegnajcie.